Trzeci rozdział, siódmy werset, Księga Objawienie. Objawienie, trzeci rozdział, siódmy werset. A do anioła zboru w Filadelfii napis. To mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamyka, i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki Twoje. Oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto ja zachowam Cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło. Trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie i wypisz na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, które wstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi zborów. Amen. Lata przemijają, historia ludzka jest kontynuowana, ale wszystko, co ludzkie, ma początek, ciąg dalszy i koniec. I jest koniec wieków. Zaprorokowane poprzez prorocze słowo, które Bóg chce i namawia nas, aby w naszym życiu było pewne, aby było pewne w naszym życiu, aby było bezpieczne w naszym życiu, jest prorocze Słowo Boże, na które dobrze robimy, jak zważamy jako świeca świecąca w ciemnym miejscu. W taki sposób Słowo Boże, które zostało zapisane poprzez rękę człowieka, ale poprzez samego Boga, objawia nam 2000 lat przed, ale i nawet wcześniej, że koniec wszystkiego przybliżyło się i abyśmy nie byli oszukani, co do końca ludzkiego pokolenia, daje nam znaki jedyne, które pokazują, że dotarliśmy do końca. I kto jest w moim wieku? Widzieliśmy wszystko. Ja powiedziałem wam, że jak ja chodziłem do podstawówki, miałem plakę. Jak teraz byliśmy w Teksas w Ameryce, poszliśmy do NASA i w 64, jak wystrzelili pierwszy statek kosmiczny i powiedzieli, że mieli wielką pamięć 300 megabajt. Ale poprzez tą wielką pamięć 300 megabajt, teraz nasza komórka ma gigabajt. I Słowo Boże mówi, że poznanie wzrośnie. I w tym pokoleniu, ja mam 67 lat, i w tym pokoleniu widzieliśmy wszystko. Pamiętam, jak poszłem pierwszy raz do pracy, komputery były jak jeden pokój i miała pamięć 5 megabajt. I teraz powiedzmy, niektórzy tego nie rozumiecie, ale niech zrozumie to ci, którzy to rozumieją. I powiem wam tak samo inne rzeczy. Pamiętam, że moja mama prała na tarce z zieloną proszkiem. Jak miałam 12 lat wtedy, 10, pralek nie było wtedy. Poznanie
wzrośnie. Lodówka była, były spiżarki, nie było lodówek. Szukaliśmy chłodne miejsce w domu, abyśmy wsadzili tam sery i różnego rodzaju produkty, które potrzebują niskiej temperatury. Jak powiemy o dobrotliwości ludzi, wtedy nie było mowy o rozwodach. I najważniejszą rzeczą i cechą kobiety była cnotość, cnota kobiety. I nie mówmy o tym w dzisiejszych czasach. Nie mówmy o grzechach. Grzech dotrze do zupełności. Jak ktoś chciał jechać z Grecji do Australii albo do Ameryki, musiał podróżować jeden miesiąc. Słowo Boże mówi, że w ostatecznych dniach będą krążyć po całej ziemi. I to jest możliwe tylko samolotami. I teraz w ciągu 20 godzin człowiek znajduje się z Aten w Ameryce. I jest Słowo Boże mówi o pierwszej i o drugiej wojnie światowej. I później wejdziemy do ostatniego pokolenia. I cudownym, pięknym początkiem ostatniego pokolenia jest powstanie państwa Izrael. I żaden człowiek nie mógł sobie wyobrazić, że tam w Hanan, na ziemi Izraelu, powstanie państwo Izrael między tyloma milionami Arabami. Ale jednak stało się. W maju, 16 maja w 1948. To jest cud. I to nie, że tylko powstało to państwo, ale nikt nie uważał, że się zachowa to państwo. I to państwo zachowało się chwalebnie, tak jak powiedział to Bóg. W ciągu walki siedmiodniowej stała się władczą podstawową mocą neutralnej broni. Ale przed zdobyciem ziemi, po 2000 lat, lud izraelski stał się tym, co powiedziało również to Słowo Boże, że krew Jezusa Chrystusa spadnie na nich poprzez katastrofę Jeruzalem, poprzez i zostali rozproszeni po całej kuli ziemskiej i krew Jezusa Chrystusa spadnie na ich dzieci, tak jak w II wojnie światowej. Ale na całej ludzkości są znaki, które nas zapewniają, że dotarliśmy do końca. Poza dwoma wojnymi światami głód, konflikty narodowe, pochodzeniowe, klasowe, ale nie trzecia wojna światowa. Trzecia wojna światowa jest przewidziana w siedmioletnim okresie Antychrysta. Choroby, które są nieuzdrowiane, trzęsienia ziemi, które wzrastają i to mówi, i to wszystko, i o tym wszystkim mówi Słowo Boże, że to jest początek boleści. Boleść ciężarnej. I patrzy się ciężarna na zegar i cechą boleści tej boleści jest, że są częstsze i bardziej bolesne bóle. I Słowo Boże mówi, że w ostatecznych dniach przyjdą trudne i złe czasy, bo ludzie będą niewierni, bezbożni i pełni grzechu i nieprawości. I zło nadejdzie, tak jak
ale mówi też o sytuacjach zaułkowych. I żyjemy teraz w zaułkach przyrody, środowiska. Nie jest możliwe, aby było uzdrowienie środowisko, zaułki ekonomiczne. Nie można uzdrowić ekonomii. I ten kryzys doprowadzi od razu i szybko, nie po 100 latach. I przed 5-6 laty mówiliśmy, że przyjdzie czas, gdzie w sklepach będą sprzedawać za darmo rzeczy, a ludzie nie będą mogli kupować, bo nie będą mieli pieniędzy. My teraz to żyjemy. I jak ja to mówiłem, nie zrozumiałem, że między nimi będę tak samo i ja. Mówiłem o innych, ale teraz zrozumiałem, że w tych wszystkich jesteśmy, między tymi wszystkimi jesteśmy i my. Zaułki ekonomiczne są zupełne. Nie mówimy o trzecim świecie, ani nie mówimy, ale mówimy o rozwiniętych krajach, o Ameryce, o Europie. Teraz jak byłem w Ameryce, boją się ludzie o ekonomicznym kryzysie, który nadchodzi w na Amerykę. Oni to przeżyli to. Poprzez pożyczki na mieszkanie i inne. Poprzez kryzys. I wiedzą, że wykorzystują czas, produkując dolary. I w taki sposób dolar spada, jego wartość. A w Europie zaciskanie pasa. Ale to prowadzi do zaułka, do pieniężnego kryzysu i jedyne wyjście z tego zaułka będzie jeden pieniądz. To nie jest łatwa rzecz, aby się stało, bo nie ma równowagi pieniędzy, ale nie ma też innego sposobu i muszą, jedyny sposób, który może, aby się stało, jest poprzez na siłę. I to tylko Antychryst może uczynić. I mamy powiedzieć o zaułkach rodzinnych, o zaułkach społecznych. Mówią, że ślub jest czymś strasznym. Dlatego ludzie teraz nie wychodzą za mąż, bo mówią, że przecież tak czy owak weźmiemy rozwód. I zmieniają prawa i zwyczaje. Tak jak mówi Słowo Boże. Teraz moja żona kiedyś się nazywała Korowesi. Teraz żona zachowuje imię, nazwisko swojego ojca. Bo Bóg nazwał Ewę Adam. Według pisma dobrą rzeczą jest, poprawną rzeczą jest, aby kobieta brała nazwisko męża. A teraz nie jest tak, bo mogą kobiety wychodzić za mąż wiele razy. I straszne rzeczy z nieba. Nigdy nie zrozumieli ludzie przed wiekami o samolotach. To było w wyobraźniach pisarzy. Ale jednak teraz, poprzez tę nowoczesną broń powietrzną, czy to się nazywa samolot, czy to się nazywa bomba neutralna, ludzie się boją od strasznych rzeczy, które nadchodzą. I wszyscy drżą przed neutralną wojną, która stanie się, ale po porwaniu Kościoła. Chwała Bogu. Nie pozostanie nic na stojąco. I mógłbym powiedzieć o wielu rzeczach jeszcze, ale to nie jest przekaz dzisiejszy. I wiele znaków zapewnia nas, że ludzkość dobiega do końca. Idzie do końca. I koniec jest czymś bardzo jednak ważnym. Bo
stanie się wielkie poróżnienie wiecznego życia i wiecznej otchłani. I zawsze Bóg czynił swoje dzieło z ludźmi, których wybrał. Tak jak powiedzieliśmy, z Dawidem, z Abrahamem, z Jakubem, z Piotrem, z Danielem. Wszystkich tych świętych ludzi, których wybrał Bóg. I wybrał nie dlatego, że mieli piękny wygląd, ale dlatego, że mieli serce według serca Bożego. Teraz jesteśmy w tym wyborze ostatecznych dni jako osoby, jako rodziny, jako Kościół. Czy tego chcemy, czy tego nie chcemy, jesteśmy w wielkim wyborze. Jesteśmy ostatnim pokoleniem albo oddalenia się, albo błogosławieństwa. Ostatnie pokolenie albo przekleństwa, albo chwały Boga. Nie mówi nam tego Słowo Boże, abyśmy się przestraszyli. Jak zapala się czerwone światło, nie zapala się, abyśmy się przestraszyli, ale zapala się, abyśmy zważali. Jak zapala się zielone, nie znaczy, że robimy co chcemy, ale abyśmy zaczęli. I jak jest policjant na krzyżówce, nie wsadzają go, aby rządził tam, ale wsadzają go tam, aby pomagał nam, abyśmy szli do przodu, abyśmy dotarli do końca. Pomyślcie, jakby się nie zapalały te światła, jakby nie było policjanta na skrzyżowaniach, co by się działo? Babel. I wielkim policjantem jest Duch Święty. I to jest ten mówi, który idź i który mówi zatrzymaj się. I który mówi nie idź tam, a który mówi idź tam. Dlatego apostoł Paweł mówi, nie chcę, abyście żyli według ducha, ale abyście chodzili według ducha. Jesteśmy w latach wielkiego wyboru. Nie jednego człowieka, wielu ludzi. Nie jednej rodziny, ale wielu rodzin. W całym świecie. Tak jak powiedziałem wam, w poprzednim tygodniu byłem w Ameryce i był jeden kościół święty. Przyzwoity. Z obecnością Boga, z wychwalaniem, z miłością, z posługami. I powiedziałem, nie jesteśmy sami na ziemi. Są dzieci Boże wybrane na całej ziemi. I uradowałem się. I uradowałem się co do dzieła Bożego na całej ziemi. Byliśmy też kiedyś na Ukrainie i tam był też lud Boży. Byłem też w Nigerii, tam też widziałem lud Boży. To są lata wielkiego wyboru. Tak, oczywiście, dobrze zrobiliśmy i poprosiliśmy, i aby Bóg nam stworzył serce według Jego serca, ale teraz zobaczmy, jakie są cechy wyboru. Ostatecznych dni. W objawieniu, przed porwaniem Kościoła, objawia nam Słowo Boże, 7 kościołów, które składają się na przykład kościołów z ich błędami, z ich dziełem, z ich ofiarą, z ich prześladowaniem, z obecnością Boga, z grzechami ich. I między tymi kościołami Bóg wybiera jeden, aby pokazał nam przykład kościoła ostatecznych dni, który wybiera dla chwały swojej, tutaj na ziemi, ale i dla porwania tam w niebie. Bo jest napisane, że w ostatecznych dniach góra świątynia ze świątynią Pana będzie wzniesiona ponad wszelkie pagórki. Bo wszystko będzie zburzone. Jest napisane i słowo nie może się zaprzeć. I teraz trzęsie nie tylko ziemią, tak jak w Starym Testamencie, ale i niebem. Dlaczego? Bo musi być zburzone wszystko to, co podlega zburzeniu. I muszą pozostać tylko to, co jest niezniszczalne, czyli Kościół Chrystusowy. Wyborni,
poprzez Ojca i Syna i Ducha Świętego. Bo w ostatecznych dniach jest napisane, że będzie 60 królowych i 80 nałożnic, a panien bez liku, lecz jedna jest tylko moja gołąbka, bez skazy, święta. Ona, ta, która będzie podobna do swojej rodzicielki, do swojej matki i urodzi się ze swojej matki, czyli pierwszego apostolskiego kościoła. I ten kościół będą błogosławić wszyscy. I do niej będzie zbierał Bóg wszystkich, wszystkie narody, będzie mówił im, idźcie na tą górę i tam będzie was uczył Bóg, nie ludzie. Niech, dlatego, bo nie nazywajcie się nauczycielami, bo jeden jest nauczyciel, Chrystus. I nie nazywajcie nikogo ojcem, bo jedyny jest ojciec. I teraz wszystkie systemy są burzone. Ekonomiczne, polityczne, socjalistyczne, społeczne, wszystko się burzy. Wszystkie są, wszystko ginie, wszystkie wartości. I to, co pozostaje, jest to, co mówi Słowo Boże. Wszystko zostanie zburzone. Słowo Boże pozostanie na wieki. Wybór z siedmiu kościołów nie jest kościół w Efezji, który ma piękne uczynki, społeczne dzieło, ma trud, męczy się w społecznym dziele, ma wytrwałość, ma poróżnienie, może rozróżniać kłamców od prawdziwych. Ma trud, ale to nie jest ten kościół. Kościół ostatecznych dni nie jest ten. Ani nie kościół w Zmyrnie. Kościół prześladowany. I to jest bardzo ważne, jak wytrzymujesz w prześladowaniu, bo kościoły na całej kuli ziemskiej, wiele kościołów w tej godzinie, w którym słuchamy Słowo Boże dzisiaj, jest prześladowane. Ale to nie jest ten kościół, ani kościół w Pergamie, który nie zapiera się imienia. Ani nie kościół w Tiatyrze, który ma miłość, służbę, wiarę, wytrwałość. I ostatnie uczynki są większe od pierwszych, ale to nie jest ten kościół. Tak jak nie wybrał Eliaba, synów, innych synów Jasaja. Ani nie kościół Sardes, który ma imię, ale jest umarły. Nie jest tam Bóg w środku, ale ma imię, że się nazywa Kościołem Bożym. Ani nie kościół w Laodycei, który jest bardzo błogosławiony, bogaty. Mega church, wielkie kościoły, bogate kościoły. I kościół, i pastor w tym kościele mówi, że ja jestem bogaty, nie mam potrzeby od nikogo. I tam widzieliśmy wiele kościołów. Nie, Joel Osteen. Nie wiem, kto to widział. Jeden kościół w Texas, w Houston. Mieści się 20-25 tysięcy ludzi. Wielkie kościoły. Ale róbcie, co chcecie. I nikt nie wybrał tych kościołów. I który wybrał? Ten najmniejszy, Dawida. Masz małą moc. Nie masz dzieła, nie masz nic do pokazania. Nie masz nic, aby się wychwalić. Nie masz nic, co mogłoby cię przedstawić między ludźmi. Masz bardzo małą moc. I dlatego, kto dzisiaj ma bardzo małą moc, niech się raduje. To jest pod warunkami Boga, jak tego zapragniesz. I Chrystus to powiedział.
Duch Pana jest nade mną i dlatego mnie namaścił Pan, abym ewangelizował biednym, abym uzdrawiał ci, którzy mają skruszone serce, abym głosił wyzwolenie tym, którzy są w niewolnictwie, abym otworzył więzienia więźniom. Coś dobrego nie znajdujesz? Nie. Abym pocieszył tych, którzy się smucą. I abym ich wsadził do kościoła mojego. I tam zmienię ich, głupiego tego świata, w głupiego Bożego, ale który jest mądrzejszy od ludzi. Zmienię słabe z tego świata w słabe Boga, ale jest jednak silniejszy od świata. Inaczej myśli Bóg. Ładnie myśli Bóg. Tak chce Bóg, abyśmy myśleli. I masz wybrać najmniejszy i najsłabszy kościół. Dlaczego nie wybrał najmniejszego i najsłabszego syna Jasiego? Wybrał nieuczonych i prostych ludzi, aby głosili mądrość Bożą. Tak, takich wybiera. Rybaków. Mógł wybrać profesorów, profesorów, nauczycieli? Nie, bo będzie wychwalanie się w ciele, aby się nie wychwalało żadne ciało. I do tego kościoła przychodzi Chrystus i się objawia, że ja jestem święty i prawdziwy. On jest Chrystus, to jest Chrystus ostatecznych dni. To nie jest Bóg Wszechmogący, Pan Wszechmogący, Jehowa, Jahwe. To nie są wszystkie te oblicza, który mi się objawiał Bóg poprzez wszystkie te lata, ale On jest święty i prawdziwy. I jak mówi apostoł Paweł, że naśladowcami się moimi stańcie, tak jak ja, Chrystusowymi, to nam mówi dzisiaj. Chcesz naśladować Chrystusa w ostatecznych dniach, wiedz, że jest święty i prawdziwy. Ale z tymi dwoma cechami jak jesteś święty i prawdziwy, tak jak ten kościół, który ma małą moc, jest prawdziwy i święty, dlatego Bóg tym dał klucze Dawida, otworzył drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć. Bo to jest ten, który zamyka, a nikt nie może otworzyć i to jest błogosławieństwo Boże w ostatecznych dniach. Otwarte drzwi w twoim osobistym życiu. Nie znajdziesz zamkniętych drzwi. Mogą być wszystkie zamknięte, ale jedne będą otwarte i to będą otwarte poprzez Chrystusa. W zaułkach będą drzwi otwarte dla ciebie. Będą drzwi otwarte dla twojej rodziny. Będą drzwi otwarte dla twojego kościoła. I nie zamknięte będą nigdy. Dlaczego? Bo pomimo, że masz małą moc, masz dwie ładne cechy. Zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Czyli zawsze powiedziałbym, że Bóg woła z zadowoleniem. Znalazłem kościół, znalazłem Dawida, syna Jasajego. Znalazłem kościół, abym postawił otwarte drzwi dla chwały Boga Ojca. I teraz nie woła Bóg, ale woła Chrystus. Jest wielkim błogosławieństwem niebieskim, aby w twoim życiu były zawsze otwarte drzwi poprzez samego Chrystusa. Co do każdego szczegółu, szczególnie co do twojego duchownego życia. Bo tych drzwi Chrystusowych nikt nie może zamknąć. Jak kontynuujesz, jak masz ciąg dalszy, że nie zapierasz się imienia Chrystusa i trwasz w prawdzie. Jak będą otwarte drzwi, wtedy będzie wielkie błogosławieństwo wszystkich tych, którzy są, podają się za Żydów, a nimi nie są, ale kłamią, bo są z synagogi szatana, bo żyją w kłamstwie,
mają fałszywą naukę, mają kłamstwo, mają chciwość, mają wszeteczeństwo i mówią, że są Kościołem Chrystusowym. Wszystkich tych ja ich kocham i zmienię im serce i poprowadzę ich poprzez otwarte drzwi, aby pokłonili się Bogu razem z Tobą. Jakie piękne rzeczy, jaki to jest dobry Bóg. Ale teraz zważaj, jest jeszcze jedna piękna cecha. Mówi Bóg temu Kościołowi. Dlatego, że zachowałeś słowo cierpliwości mojej. I nie mówi, że zachowałeś z cierpliwością swoją moje słowo, ale mówi, że zachowałeś słowo cierpliwości. Powiem to inaczej. Bo apostoł Paweł wyznaje. Nie spóźnia się Bóg z wypełnieniem swojej obietnicy, tak jak mówią ludzie, że teraz wiele lat mówimy, że Pan nadchodzi, że Pan nadchodzi. Nie spóźnia się, ale pokazuje cierpliwość nam, wszystkim nam, których wyznaczył, poznał wcześniej Bóg, wszystkich tych, których wyznaczył Bóg, że wejdą do Królestwa Niebios. Ale Bóg wie, że w pewnym momencie wszyscy ci wezwą Chrystusa i będą zbawieni. Dlatego pokazuje cierpliwość aż do ostatniej chwili. Bo jakby przyszedł wcześniej, przed 35 laty, mnie by nie było. Bo nasze imiona wtedy by nie były zapisane w Księdze Żywota. Jakby przed miesiącem ktoś z was nie byłby. Ale dlatego, że przyjdzie, jak On zdecyduje, wielki lud przyjdzie i uklęknie przed Chrystusem, jak zmieni wszystkie rzeczy zniszczalne w niezniszczalne. Ale teraz zważaj, abyś zachował słowo cierpliwości. Nie gniewaj się z bezbożnymi, z niewiernymi, bo pamiętaj, że apostoł Paweł mówi, że ja byłem prześladowcą, ale w niewiedzy to czyniłem poprzez niewiarę. Jak go nawiedził Chrystus, stał się apostołem Pawłem. Wiecie, ile apostołów Pawłów jest na zewnątrz i jeszcze ich nie poznaliśmy. I przyjdzie Bóg i nam ich objawi i pokaże. Alleluja. I stanią się lepsi od nas w obecności Boga. Chwała Bogu. Chcemy widzieć lepszych od nas, aby było wychwalane imię Chrystusowe. Ananiasz był prostym, zwykłym uczniem, ale Pan powiedział mu, idź i pomódl się nad nim. Co ty mówisz, Panie? On jest prześladowcą. Wiesz, co on zrobił Kościołowi? Idź, pomódl się, bo on jest naczyniem wybornym moim. On jest prześladowcą. Ty, Ananiaszu, byłeś lepszym, jak cię zapraszałem, bo Ananiasz nie był lepszym i tak jak ty nie jesteś lepszym. Ile, wiecie, ile lepszych od nas nie poznali jeszcze Chrystusa? W niewiedzy, mówi apostoł Paweł, uczyniłem w niewierze. I zaprosił go Bóg. I uczynił go apostołem Pawłem. I dlatego namawia nas Bóg, abyśmy zachowali słowo cierpliwości. Nie skazujmy ludźmi, bo kto będzie skazywał, ten będzie skazany. Nie mówmy źle o innych ludziach, dlatego że Tobie się objawił, a im jeszcze nie. Im też się objawi. Dla chwały Boga Ojca. Wszystko dla chwały Boga Ojca. I zważaj. Jak zachowasz słowo mojej cierpliwości, abyśmy się upamiętali, abyśmy zważali. Jak zachowasz słowo mojej cierpliwości, wtedy i ja cię zachowam w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat. Nie oskarżaj więc, nie lekceważ nikogo. Nie wiesz, kogo poznał wcześniej Bóg. Nie znasz przyszłości.
I dlatego umiłuj wszystkich. Nienawidzą Cię, módl się o nich. Oskarżają Cię, błogosław ich. Wyrządzają Ci krzywdę, pomagaj im. Bo wielu z nich staną się lepsi od Ciebie. Tutaj i w Królestwie Niebios, w obecności Boga. Jak zachowasz słowo cierpliwości mojej, wtedy ja Cię zachowam w godzinie próby, która przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi, bo teraz jest zupełna duchowna równowaga w Babelu ludzkiego pokolenia. I tą władzę ma teraz w świecie Bóg tego świata, diabeł, ale jest też Kościół, w którym głową jest Jezus Chrystus, który powiedział mi, że mi została dana władza na ziemi i w niebie. Moc Kościoła jest pocieszyciel, duch prawdy i członkami Kościoła jesteśmy my, którzy przyjęliśmy Chrystusa, dzieci Boże. I jest, mamy władzę, moc, abyśmy potępili diabła, abyśmy wzywali krew Chrystusową, aby nas oczyszczała z wszelkiego grzechu, abyśmy wzywali pocieszyciela, duchem prawdą, aby nas prowadził do wszelkiej prawdy, aby nam objawiał to, co ma najść. I dlatego z tą duchowną równowagą jest zgłoszona Ewangelia i zbawiani są ludzie. Ale przyjdzie chwila, gdzie będzie rozwalona ta równowaga. Jak Chrystus przyjdzie, aby porwać swój Kościół. Odbędzie się porwanie Kościoła i wtedy otworzą się studnie piekła, ale i wtedy biada ludziom, którzy pozostaną. Przyjdzie Bóg znowuż zbawić ludzi, ale z trudnym życiem, ze strasznym życiem, bo przyjdzie sąd na całą ziemię i dlatego prawdziwy święty, co mówi Kościołowi, który wybrał, że ja Cię zachowam od próby. I od razu po porwaniu Kościoła, jak grzech dotrze do zupełności, czyli nie będzie świętego człowieka między ludźmi, wtedy objawi się Antychryst. Bóg niech nas zachowa. Chcemy więc, aby nas wybrał Chrystus, nie dlatego, abyśmy żyli w Jego chwale, ale abyśmy się rozkoszowali wieczności przed objawieniem Antychrysta. I dlatego trzymaj to, co masz. Co masz? Słowo Boże, Ducha Świętego, Twoi braci i siostry, Kościół. Trzymaj dobrze to, co masz, bo jesteś w niebezpieczeństwie, jak nie zrozumiesz, że to, co masz, jest łaska Boża. Dar Boży, aby przyjął inny Twój wieniec. Trzymaj dobrze to, co masz. Apostoł Paweł mówi, że dobry bój bojowałeś. Drogę moją zakończyłem. Wiarę zachowałem aż do końca i teraz nie pozostanie mi nic, jak tylko wieniec sprawiedliwości, który Bóg poprzez Jezusa Chrystusa, sędzia sprawiedliwy, ale nie tylko mi, ale i wszystkich, którzy kochają z całego swego serca porwanie Kościoła. I kto ma uszy, niech słucha, co mówi Duch do zborów, mówi Słowo Boże. Amen. Kto będzie ochrzczony dzisiaj, niech się przygotuje, a my zaśpiewamy.